Cześć, cześć kochani. No, widzicie, zmiana pogody radykalna. No, jeśli zmarzliście, tak jak ja, to bardzo dobrze, bo mamy idealny czas na doskonałe perfumy, najlepsze, pięknie pachnące, bardzo kobiece, ponadczasowe. No, takie legendarne, historyczne, teraz pachną wybornie, ale nie brakuje też współczesnych odkryć, ale słuchajcie, będę o tym opowiadać w domu, także zapraszam. Aha, ale jeszcze kochani, muszę Mai rzucić piłeczkę, żeby tradycji stało się zadość. Maja! Maja! Chodź! Maja! Coś nie chce. Chodź, Majeczko, chodź! Chodź, Majeczko. Chcę, żebyście ją zobaczyli, tego małego kunstfota. Nie wiem, czy ją widać. Widzicie Majeczkę? Dawaj piłeczkę. Zatem witam serdecznie w moim laboratorium perfumowym, w takim rozumieniu, że nie jest to miejsce, gdzie robię perfumy, tylko po prostu analizuję perfumy. Także laboratorium, tak, no na pewno nie chemiczne, na pewno nie perfumiarskie, tylko perfumowe. Także witam w laboratorium perfumowym i no przychodzę z taką radością wewnętrzną, uśmiechem na twarzy, bo to są te perfumy, które teraz tak pachną zimą dobrze, bo właśnie teraz pachną moje ulubione perfumy. To nie są takie perfumy, które ja szanuję, poważam, do których mam sentyment, odczuwam taki szacunek głęboki i wzdycham do nich, podziwiam je. Nie, to nie są perfumy do podziwiania, to są perfumy, które się po prostu kocha, z którymi się jest po prostu od zawsze, trochę sygnaturowe. No i takie właśnie też bym powiedziała migrenogenne. Także teraz te wszystkie migrenowce można próbować testować. I teraz tak w zależności od tego, czy pracujecie w pomieszczeniach jakichś takich klimatyzowanych, no to będzie to inaczej. Ale powiedzmy, jeżeli dużo się przemieszczacie, funkcjonujecie, no a jeśli po prostu funkcjonujecie w takich tradycyjnych pomieszczeniach, no myślę, że tak klimatyzacja zimą to chyba trochę inaczej pracuje, może po prostu ogrzewanie zwykłe jest uruchamiane, to wtedy to powietrze po prostu, powietrze zimowe jest inne. Ona z jednej strony niestety też ma mnóstwo różnych zapachów takich, gdzieś tam coś w powietrzu się unosi, stąd jest taka lepsza tolerancja dla tych cięższych perfum. Jednymi z takich cięższych, nawet moi widzowie mówią, niektórzy, że ich nienawidzą, nie znoszą, ileż to ja flakonów dostałam, niech pani to ode mnie weźmie, bo tego nie cierpię, nie mogę się przyzwyczaić. No trzeba się przyzwyczaić, bo to jest już po prostu taka. Te perfumy zrobił bardzo ważny perfumiarz Jean Guichard. Był przez wiele lat perfumiarzem, który uczył innych perfumiarzy w firmie Givaudan i znajdziecie w internecie, na YouTubie właśnie filmy, gdzie on opowiada o rodzinach zapachowych na przykład. Ja się często na ten jego film powołuję, bo tam nie ma nut skórzanych, a które są bezdyskusyjnie rodziną perfumową, one wróciły wraz z Bottega Veneta. Także no, marka Bottega Veneta rękami Cotiego wprowadziła na rynek właśnie perfum Bottega Veneta skórzane. Ale oto Lulu Cacharella, słuchajcie. I tu jest wszystko. Tu są nuty pachnące słodko, tylko słuchajcie, kartka mi zginęła. Pachnące słodko, orientalnie. Te perfumy, w mojej opinii, bo te powstały 2 lata wcześniej. To jest 85, tamte 87. Ale to jest powiedzmy Poison, ale łagodniejszy, lepiej podany. Powiedziałabym, to wszystko, co znamy z Poison, czyli silna frakcja kwiatowa, taka drapieżna, wyrazista, z owocową nutą głowy, w tym przypadku była to śliwka, jest to ukremowione. A czym? Ylang ylang i myślę, że też nutą heliotropu i irysa. Także wiecie, ja te nuty heliotropowe i irysowe bardzo lubię. O tych perfumach jest cała opowieść. W ogóle o większości z tych, które dzisiaj Wam zaprezentuję w tej mojej najnowszej książce Subiektywny przewodnik po perfumach. Szczerze Wam polecam. Nie musicie jej kupować teraz. Możecie sobie ją kupić na święta, na jakąś przerwę, na weekend. Bo to są takie opowieści perfumowe, ale to nie są opowieści z głowy. Ja robiłam research 2 lata, bo znaleźć w internecie ciekawe informacje jest bardzo łatwo. Ale potem to zweryfikować. Także jest tu mnóstwo ciekawostek. Może nawet trochę inaczej opisany skład, bo to nie jest tak, że w perfumach jest to, co jest podawane gdzieś tam w piramidach zapachowych. Tak naprawdę dzisiaj perfumy to są
Takie perfumowe puzzle i jak ktoś tam mówi irys, to nie jest irys, tylko to może być jakaś substancja XY, 15-18, no ale przyjmuje się, że pachnie irysowo, bo też irys jest strasznie drogi. Ale myślę, że tutaj mogły być naturalne ingrediencje irysowe, ale nie tylko. Także tak, Lulu i do czego nawiązuje, tam jest taka ciekawa historia, także Was odsyłam. Wspomniałam już o Poison Diora. Ach, stęskniłam się za tymi perfumami. Ja je kupiłam w drogerii, jako taki leżak magazynowy. Nie jest wykluczone, że to może być jakaś nie do końca rzecz prawdziwa, albo przeciwnie, właśnie jeden z pierwszych egzemplarzy. Nie potrafię Wam powiedzieć. Paradoksalnie nie mam zbyt wielu flakoników Poison, także jak macie wyrzucać, na przykład u Was zalegają, ale mówię, już takie starsze, bo współczesnych edycji wszystkiego mam, to już mówiłam o tym w osobnym filmie, to ja przygarnę, tylko piszcie do mnie, wysyłajcie zdjęcia. Słuchajcie, i ten Poison był taki bardziej wyrazisty, bardziej mroczny. 85. W ogóle Dior był wtedy w tak znakomitej formie, robił takie perfumy, które po prostu zmieniały wszystko, przestawiały wszystkie te puzzle na tej szachownicy perfumiarskiej, bo pamiętacie, Poison, Fahrenheit, Dune, Dolce Vita. Jeszcze niezły był Addict, ale to już był efekt, no i oczywiście Jadar, naturalnie, ważne perfumy. No i potem, moim zdaniem, odcinanie kuponów. Także tak, Poison i to są perfumy na podobnej zbudowanej koncepcji. Nie potrafię powiedzieć, że te, które były wcześniej na rynku, że są starsze. Różnie może być. W tamtych czasach nad perfumami pracowało się nawet lata całe. Także, a że ta branża się podgląda i wszyscy się podglądają i szpiegują, kto wie jak było. Ale to taka moje po prostu spiskowe teorie prawie, także kochani. Ale tak sądząc po tym, że dwa zacne domy perfumeryjne w tym samym czasie pracowały nad takimi samymi koncepcjami zapachowymi, jest dla mnie znaczące. Ale wracając do Poison, jest ona bardziej owocowe i ta frakcja kwiatowa nie jest ukremowiona, ugładzona nutami pudrowo-irysowymi, tylko tutaj mamy tą tuberozę. Ona jest, ona pokazuje, oto jestem. To są takie perfumy dla takich kobiet, które lubią albo chciały być tak odbierane. Pokazać siłę, silną osobowość. Teraz może być rzeczywiście, że on już może być odbierany nieco retro, więc uważajcie. I tak przez kilka lat po premierze bardzo chętnie o tych perfum przyznawała się Renata Przemek, która śpiewała tańczę na stole, kieckę zadziera. No to może to jest właśnie tego typu zapach. I słuchajcie, kolejna legenda, legenda. Shalimar. No to słuchajcie, zapach z lat 20. To jest odpowiedź Guerlaina na bardzo popularne orientalne perfumy Cotiego. Guerlain się zdenerwował, że żonie się podoba Emerald. Też będzie o tym opowieść tutaj. No i spróbował zrobić swoją wersję no takiego waniliowego zapachu. No i zrobił. Ale moim zdaniem, to też mówią perfumiarze, są tacy, którzy chętnie się udzielają w mediach, na przykład mają blogi, mówią, że bergamota, czyli taki rodzaj cytrusa, który pachnie jak herbata Earl Grey. Ale moim zdaniem cała ta frakcja orientalna, ambrowa, oczywiście też tutaj jest i gra ważną rolę, ale właśnie bergamota i kadzidło, bo one, szczególnie jeszcze te starsze, to dają taki efekt, jak się to jeszcze w lecie wącha, czy o niewłaściwej porze roku taki wędzonkowy. Ale wiecie, ta wędzonka z wanilią to jest legenda. I kolejna legenda, słuchajcie, widocznie tak niechcący zauważyłam, że Guerlain ma dużo tych takich perfum. To jest tak naprawdę sandałowiec, tylko podany po Guerlainowsku z ambrą, z tymi wszystkimi dodatkami. Wiecie, bo Guerlain robi perfumy, czy robił przez lata tak, że miał tą swoją tak zwaną Guerlinadę, czyli tą tajną bazę perfumową, w rozumieniu taką podstawę, do której coś tam pododawali i już mieli perfumy na przykład różane, sandałowe, ale pachnące, czy sandałowcowe, pachnące Guerlainem. Także to jest tak, lata 80. Historyczny, słynny rok 89. Dla nas bardzo ważny, dla perfumiarstwa też. Ja powtarzać zawsze będę. Jean-Paul Guerlain robił genialne, moim zdaniem jednonutowe perfumy. I to też ludzie, którzy później Guerlaina kupili, czyli marka LVMH, tam wiecie, oto Louis Vuitton w nazwie, a reszcie już nie odważy się wypowiedzieć. Oni to zauważyli, dlatego Jean-Paul Guerlain, kiedy odchodził już z firmy, właściwie można było już odliczać czas, kiedy już pójdzie na emeryturę, zrobił tą linię Aqua Allegoria. Ona właśnie jednonutowa.
I co dalej? No może do współcześniejszych. 2016, no to już niedługo, już 10 lat stuknie. My Barbery, ale nie ta wersja podstawowa, tylko Black. Słuchajcie, co to są za perfumy? Bo ja te akurat dostałam do zrecenzowania. No to ja je powąchałam i naprawdę rozbolała mnie głowa. Drugi raz podchodzę. Trzeci. No i chyba wreszcie przyszedł ten czas i nagle olśnienie. Także słuchajcie, czasem miłość do perfum, bo to jest moja miłość, zaczyna się od bólu głowy. Pamiętajcie o tym. My Barbery Black. Moim zdaniem Francis Kurk Dijon zrobił te perfumy. To jest wybitny perfumarz, który teraz jest związany z domem mody Dior, a przyniósł nam takie dziwne perfumy pachnące szpitalem. Brzoskwinia, róża, ambra i patchouli. Moim zdaniem to jest opowieść o tych perfumach. Nie mam flakonika, gdzieś już powynosiłam, zrobiłam porządek, bo nie lubię tych perfum, ale doceniam. Good Girl Karoliny Herrery, 2016 rok. I tak, o, i to też są perfumy ambrowo-kwiatowe. I oczywiście tu mamy biało-kwiatową, silną frakcję, bardzo, bardzo intensywną. Ale moim zdaniem takim najważniejszym efektem, który tutaj jest uzyskany, że te perfumy są jakie są, to jest tonka bean, czyli tak zwane ziarenko tonka, fasolka tonka. Słuchajcie, ja gdzieś tą tonkę mam, no ona wygląda jak taka wysuszona pestka. I teraz tak, kochani, Libre Yves Saint Laurent. Ma tu być lawenda i wanilia, ale to byłoby za proste, gdyby było tylko tak. Mam wersję intensywną, standardową, obie są piękne, nie wiem, która mi się podoba bardziej. Gdzieś tu mam, tak, tu mam to Libre i ono jest takie, powiedzmy, na tle tych ambrowców, bo to jest ambrowo fougère, też w książce, o której Wam mówiłam, znajdziecie o nim informację, tam się wyczuwa tą wersję męską i jak czytacie skład, tam widać, jest lawenda kilka razy wymieniona. Myślę, że tutaj jest też lawandyna. I lawandyna daje taki właśnie efekt, trochę kamforowo-żywiczny. 2019 rok, wtedy te perfumy powstały. I moim zdaniem jeszcze dodatek kwiatu pomarańczy i cedru daje tym perfumom taką pewną wytrawność, że one nie są takie do końca jednoznacznie kobiece, słodkie, miłe i przyjemne. Co my tam jeszcze mamy? Coco Noir. To są perfumy, z którymi nigdy nie miałam możliwości tak dłużej poobcować, ale nawet te wstępne testy są bardzo, bardzo obiecujące. Jeśli bym miała, ktoś by mnie poprosił, niech mi pani wskaże najlepsze orientalne perfumy, ale współczesne, nie takie retro, bo to nie każdy lubi te klasyki perfumowe, to powiedziałabym to. To jest najlepszy zapach orientalny dla młodego, współczesnego odbiorcy. Dla takich wychowanych na szalimarach, na, no zaraz jeszcze będą kolejne, będą jakieś starocie jeszcze, no powiedzmy na szalimarach, organzie i na lulu i na poison, troszkę za delikatny, ale to jest zapach ambrowo-drzewny. 2012 rok. I teraz, kochani, wracam do mojego ulubieńca, którego nie testowałam od lat, powiem szczerze. Tak, ja te perfumy pokazywałam, mówiłam, że mi się podobają. One zawsze były w niskiej cenie, bo ludziom się nie podobały. I nagle jakaś fala ruszyła, gdzieś tam w tej przestrzeni, gdzie ludzie się wymieniają informacjami, poszło. No, niestety. Już muszę tylko, o tak, koreczek sobie powąchać. Też Wam powiem, z koreczka jak będziecie wąchać, najpierw się wydają męskie. Miałam takie głosy od ludzi, którzy te perfumy wąchali, że tam czują igiełki. One się zaczynają jak męskie perfumy, no to tak minimalnie trwa, to trwa sekundę. Za sprawą galbanu, ale potem jest ta perfumowa tablica Mendelejewa, czyli włącznie z aldehydami, czyli z takim retroklimatem, ale generalnie to serce kwiatowe za sprawą ilang, ale też narcyza tak bogate, jest bardzo ładnie ujarzmione ambrą, wanilią i sandałowcem moim zdaniem, ale też myślę, że tutaj są też, czy albo przez lata były, substancje pochodzące od zwierzęca, takie jak cywet. Dzisiaj może już nie ma, albo jakieś syntetyczne odpowiedniki, ale jednak. Kochani, to no to jest, to nie jest taki młody zapach, bo to jest 96 rok, ale ciągle jest w sprzedaży, ludzie go chętnie kupują. Dzisiaj już pachnie trochę inaczej i nawet jakbyście dzisiaj chcieli go kupić, to on będzie, kolor płynu będzie jaśniejszy, ale pachną ciągle dobrze. I tak gdybyście mnie zapytali, co tam jest, no to powiem tak, wszystko jest tak zmiksowane, tak zbalansowane, wszystkie te trudne składniki, takie jak na przykład kwiat pomarańczy, który jest trudny, gardenia, ale te wszystkie nuty są bardzo ładnie i bardzo w idealnych proporcjach podane. Żadna z nich się nie wybija szczególnie. Tu nawet są zielone nuty, tak podaje Fragrantica, ale moim zdaniem całość ta jest ujarzmiona nutą czym? Nutą irysową. W ogóle irys jest bardzo ładnym
taką moim zdaniem różdżką magiczną dla tych wszystkich nut orientalnych. I jak perfumy orientalne mają tą nutę irysa, to one są takie bardziej kremowe i przyjazne. Nie wędrują w stronę takich pikantnych, korzennych. Jak pikantne i korzenne są perfumy, których nie mam dwóch flakonów. Ani Youth Dew, nie mogłam tak łatwo znaleźć. Gdzieś mam już pochowane. Z 53. od Estée Lauder. Czy Opium. Zresztą to już będę się streszczać, bo już mi mało czasu zostało. Czy Opium. To są bardzo podobne perfumy. No słuchajcie, historia konfliktu pomiędzy Yves Saint Laurent a Estée Lauder, przypominam znowu w tej książce, dzisiaj będzie festiwal mój prywatny. Tak, i to jest ten orient właśnie nie ukremowiony ilangiem, czy nie ugładzony nutami pudrowymi, tylko właśnie idący w stronę takiej szkatułki z przyprawami korzennymi. Ale świetnie się je nosi, świetnie pachną, potrzebują swojego czasu. Kolejnego flakonu, którego nie przyniosłam, ale na pewno go znacie, są też już różne edycje, Trezor. Moim zdaniem to już tak szybko. Sofia Groisman, perfumierz żydowskiego pochodzenia, która się urodziła na terenie dawnej 1938 roku, czyli to powiedzmy obecnej Białorusi, tak przyjmijmy. Lubi te nasze klimaty z naszego podwórka, więc nic dziwnego, że tu jest bez. I te wszystkie jej perfumy tak pobrzmiewają znajomo. Moim zdaniem ta frakcja pudrowa tam jest ważna i ona pracuje bardzo mocno. Irys, lilak, myślę, że tak naprawdę ona to jest ciągle od A do fiołka. Bo oczywiście fiołka w perfumach znaleźć to trudna sprawa. Także tak, sandałowiec i ambra, ale też brzoskwinia i róża. Kolejny flakonik, którego nie mam, ale wy na pewno macie, znacie i w ogóle często go można w internetach spotkać. Black Orchid Toma Forda. Ciekawa kompozycja, trudniejsza, uniseksowa. Bywało, że spotykałam na mieście osoby pachnące tymi perfumami. I to zwykle były osoby dość młode. Kiedyś był jakiś chyba festiwal studencki. Dużo ludzi jechało w stronę Krakowa pociągiem. Wtedy wyczułam ten zapach, wreszcie, po raz pierwszy po latach. Myślę, że o, studenci dobrze pachną. Kochani, znowu staroć. L'Herble, no, z którego bardzo czerpało rosyjskie perfumiarstwo, ale powiedzmy z czasów carskich. L'Herble, 912 rok. To też jest kompozycja ambrowo-kwiatowa, ale właśnie tu jest bardzo dużo tych nut pudrowo-anyżowych, jest tu bardzo, bardzo dużo. Także powiedzmy, ambrowiec anyżowy, tak już krótko, Habanita Molinarda, tak, to już będę kończyć, Habanita Molinarda, zwróćcie uwagę na te perfumy, zwróćcie uwagę na markę, to są bardzo ważne perfumy, zostały opisane w książce, a jakże mojej. Ciekawa kompozycja z historią, odsyłam do książki, no Habanita, może troszeczkę inaczej wtedy się. Dzisiaj ta nazwa mogłaby być uznana za poprawnie niepolityczną. To chodzi o młodą kobietę kubańskiego pochodzenia i takie, powiedzmy, młoda kobieta, na którą się patrzy chyba przez pryzmat jej seksualności. Także myślę, że chyba się powoli odchodzi od takiego nazewnictwa i tak, myślę, że bezdyskusyjnie to trzeba już o tym pamiętać. Także dzisiaj chyba, gdyby były perfumy tak nazwane, byłoby im ciężko. Gdyby, powiedzmy, jeszcze odbiorcy rozumieli, do czego ta nazwa nawiązuje. Tu podobnie mamy oczywiście kompozycję ambrową, czyli sandałowiec, ambra, wanilia, ale jest coś jeszcze. Jest mech dębowy, bo tutaj ma się też pojawić zapach cygar, te perfumy początkowo były, zresztą na jakimś etapie aromatem papierosowym, tak można powiedzieć, więc te nuty gdzieś tam są, ale jest też geranium, które jest taką nutą szorstką, i gałka muszkatołowa. Ale myślę, że właśnie to połączenie przeciwieństw daje ten efekt. Jeszcze z takich ważnych perfum, Lenteur de Givenchy, teraz też dobrze pachnie. Mon Guerlain, to też jest kompozycja ambrowa, tu mam wersję intensywną. Life Threads Gold, wybaczcie mój angielski. La Prairie, droga ekskluzywna marka, ale oczywiście jak byłam przy Black Opium, to oczywiście Black Opium jak najbardziej. Już będę kończyć, bo mi się minuty kończą. Żyki Guerlaina. Także to jest moja propozycja perfum na zimę. Jak której znacie, to świetnie. A jak możecie coś dorzucić, na przykład gdzieś w niszowcach coś jest, bo wiecie, 1000 premier rocznie, jedna osoba tego nie ogarnie. To dopisujcie jakieś ciekawe ambrowce, na które warto zwrócić uwagę. Na pewno się nad nimi pochylę. A na razie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Wam pięknie pachnącej zimy. Pa, pa!